Nie wiem, czy moi kochani widzowie zauważyli, ale praktycznie od jakiegoś czasu w każdym odcinku tłuszemy Osmana, więc żeby mi ktoś nie napisał pod tym filmem, że seria przymula, bo go przymulę. Łapka w górę, soczysty komentarz, ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy wojującego z Ottomanem. O kurwa, to jest dobry, znajomy wojującego z Ottomanem. I wojownik osmański. Znaczy antyosmański. Hearts of Iron. Europa i Versailles, 4 wszystkie DLC-ki, kolejna wojna z Osmanem, cykl lecimy na wojnę. Z czym my walczymy? My walczymy z Osmanem i z i z tym Anzjochem. Wiecie co, ja bym na razie znowu pójdę najpierw na te pustynie, tak? Dobrze słyszycie, najpierw znowu pójdę na te pustynie. Może jedną armią, a drugie armie niech wbijają się tutaj. Ty dawaj tu, a ty chodź na fort. Nie, poczekaj, zobaczymy, gdzie Ottoman się wyjawi, bo on znowu wyskoczy z zakrzaka z 80-tysięczną armią z 3-gwiazdkowym generałem i nas zmasakrują. Pytanie tylko, czy on znowu ma te chore boosty, jakieś moralki, dyscyplinki. Ja muszę zobaczyć jakąś bitwę, jak on toczy. Dobra, trzymajmy rozgrywkę, zmieniliśmy tempo na czwóreczkę. Tu trzeba będzie troszkę pomanewrować. Najgorsze jest to, że to nie jest moja wojna, tylko mamy Luka. I w każdym wypadku daje mi to trus z Ottomanem, chyba żebym szybko zwhitepisował. Ale nie chcę szybko zwhitepisować. Najlepiej jakby było... co ja chcę? 50 prestiżu. Prestiż się przyda na bitwę. Oj, normalnie wziąłem administracyjne punkty, ale 50 prestiżu to jest dodatkowe moralki. Nie wiem, ile jest dodatkowych moralek ze 100 prestiżu. Ale weźmy, to się przyda. Nawróciliśmy prowincję, świetnie, nawracaj. Przecież ja teraz dostaję prestiż na wracanie prowincji. Dobra, pal licho to. Dawajcie spróbujemy przechwycić tą 15. Zobaczymy, gdzie ona ucieka. Z chęcią to zobaczę, bo właśnie oni... Ty, ale ty, to działa w drugą stronę, bo Osman też będzie mieć ze mną trusa i nie wejdzie do tej koalicji. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, doskonale. Daj mi jakiegoś jedynkowego ziomka. Na przykład... O kurwa, my 30 dukatów z produkcji zarabiamy, a wrzuć mi z tego z produkcji. Bo produkcja, im większa produkcja, to też zwiększa trade, znaczy dochody z handlu, nie? No bo to jest jakoś liczone, że... Czekajcie, prowincje, które są trade goodsami, one też dają boosty odnośnie... odnośnie dochodu z handlu, jakoś tak to działa. Dobra, mniejsza o to, armie idą te? Tak, świetnie, przemieszczają się. Wy uciekliście tym Osmanem, na północ uciekliście. Dobra, weźmy ten fort, zrobimy wyłom. Mam nadzieję, że tu jest... Aha, oni na północ poszli. Dobra, to ta druga armia spróbuje was złapać. Nie, czekaj, najemnicy... Aha, on już o, mameluk tutaj poszedł. Dobra, to my wbijamy tu, a ta będzie łapać tą piętnastkę. Chcę zobaczyć, czy dam radę zrobić wyłom. Dam radę zrobić wyłom. 50 militarnych pointów, czy się opłaca? Widzę armię Osmana, to jest 10, to jest 15, ile on ma gdzieś żołnierzy? Może się wbić, ale ja go zobaczę, jak będzie szedł, to ja go tutaj zobaczę, chociaż kurwa, to jest 50 mi... Dobra, nie będę żydzić, bo ostatnio żydziłem, znaczy ostatnio nie żydziłem i wygraliśmy. Aż lider militarny wykitował z tego... Ty, ale mogę teraz tego ziomka wbić, nie? Aha, on szedł koalicję, fuck. Ale mameluk by mu nie pomógł, ale dobra, mniejsza o to. W sumie możemy zrobić na niego jakieś klejmiki, bo nie mamy. Wycofaj tego dyplomatę. Tam biega ta piętnastka. O, widzę, że nawet mameluk mi oddaje prowincję. Znaczy, jakbyśmy go rozebrali do końca, jest szansa, że go rozbierzemy do końca sami. Nie wiem, czy damy z mamelukiem sami. Mameluk jest słaby. Znaczy, nie jest... O kurwa, dobra, oni są na północy. To armię trzymamy blisko siebie. Bliziutko siebie. Bliziutko siebie, panowie. Muszkiety się stykają nasze, bo jest przypał. Jak oni się znowu wbiją. Na szczęście tu jest fort. I tu jest fort. Bardzo fajnie, że pozdobywaliśmy te forty. W poprzedniej wojnie to nam dużo dało, naprawdę dużo nam dało zdobycie tych fortów i ja to szanuję, to doceniam. Weźmy mi poza mnie te prowincje. W najgorszym wypadku spróbujemy sami spisować, zebrając jedną, dwie prowincje. Zawsze coś. Bo jest też taka możliwość, że mameluk nam w ogóle nic nie odda w tej wojnie, tylko on sobie zabierze prowincję. A silny mameluk to też nie jest dobry mameluk. Kurwa, no strasznie dużo ich tam biega. Chociaż nie, czekajcie, ta 20 gdzieś poszła, to zostało... Kurwa, bandyci wyszli z lasu, mówiłem. Minus 3 bez lidera. Ty, ale jakie mamy moralki wysokie? 6-3 moralki? O kurwa, co tu się wydarzyło? Prestiż daje 10, o mówiłem, dobra, czy my tam zdążymy? Mam nadzieję, że tam zdążymy. Go, panowie! Kurwa, bez lidera minus 3, ale zobaczcie, jakie statystyki ładne. Mają wyższe dyscyplinkę, bo my nie mamy tego doradcy. Jakbyśmy znaleźli sobie dyscyplinę... Ty, jakbyśmy moralki jeszcze wrzucili? Możemy, ale to będzie jedynkowy. No dobra, na czas wojny go wrzucę, dodatkowe moralki. 6-7, elo, pozdro, witam. Zdąży ta armia, zdąży, kurwa, macie zdążyć, panowie. Dziewiąty, nie zdążą, nie ma szans. Dobra, ale pomścimy ich. Pomścimy, zmasakrujemy, znowu minus 3, ale z generałem. Teraz się uda.
Zrekrutuj mi to od razu generała potem, bo będzie dramat. O, i zdobyliśmy fort i to mi się podoba. Erasmus trzeba też zdobyć. Gdzie wy macie następny fort? Fankarze. Okej, good. Good. Technologien. A, militarka mamy do tyłu. Oj, to nie mogę tak szastać tymi wyłomami, bo mi brakuje punktów militarnych. Zakładam, że Ottoman jest o czasie. No właśnie, i dlatego ma wyższą taktykę. To już wszystko się wyjaśnia, dlaczego ma wyższą taktykę. Spoko. No w sumie dobrze, że wyrzuciłem tego trójkowego doradcę, bo trochę gotówki brakuje. Dobra, pozajmijmy te prowincje. Jakby Mameluk chciał opisywać, to może coś nam da. Znaczy ma taką możliwość. Tego generała jednak musimy zrekrutować. Dawaj tą armią na Sivas, na razie się przekradnij. Co się dzieje? 200 dukatów, prestiż. Dawaj Andres na razie. O kurwa, ten wykitował. Dobra, taksy daj w górę. Okej, taksy w górę i armię przemieszczamy w kierunku kolejnego fortu w Ankarze. Moglibyśmy spróbować... Oj, trade'u nie możemy, fakt, pożyczkę weźmiemy, dobra, po licho tą pożyczkę. Nie możemy... Kurwa, znowu lider zmarł? Nie wolno. Mówię, że możemy spróbować wbić się w tą dziewiętnastkę. Ją zmasakrować, jakbyśmy się wbili... Pożyczka wzięta, tak, oni uciekają. Dobra, przynajmniej tyle. O co mi się bili? Co jest Wargolem? Urfa jest Wargolem. Fajnie, że wybraliście, bo bardzo mądrze wybraliście Wargola, bo jest najbardziej wysunięta prowincja, teoretycznie łatwo będzie ją utrzymać. To spoko. Warscore tika na naszą stronę, mamy jeden fort, więc jest good. Dobra, pozajmujmy te prowincje. Ty jak, oto, a kurwa, 200 IQ, dawaj tu. Mamy lub wtedy nie będziemy tego dla siebie zabrać, nie? O kurwa, a sąsiadowi niby, że razem z sąsiadem robimy, ale zawsze ten łokieć pod żebra musi wejść. Frajer. O, z Andzjochem spisowałeś, świetnie. Czy jedną armię sobie, o, ci od północy znowu wyleźli, te 13. Wyślemy jedną 26. Ona powinna sobie na spokojnie poradzić, dawaj tu, okej, okay, nice. Dawaj, wyjaśnij tego typa Leszcza. O kurwa, 30 tysięcy. Gdzie wy idziecie? Wy się wycofujecie, świetnie, to dawaj na Bozoko. Na Bozoka dawaj, to zaraz fort będziemy. O kurwa, 40 biega. Niech się wbija pod Tomana, znaczy w Mameluka. Co my możemy tutaj zmienić? Produkcja, arystokratyczne, absolutyzm. Absolutyzm chyba większy, nie? Bo absolutyzm to jest większa dyscyplinka. Tańsze koszty korowania, mniejsza agresywna ekspansja, nie? Ta produkcja też by się przydała, ale nam hajsu nie brakuje. Tradition Army Decay to jest takie bez sensu, potem i tak zwykle się nie da się spać poniżej setki. A ten Andres to bez sensu, a co tutaj możemy mieć? Byśmy musieli być feudalną teokracją. Nie, my myślę, że ten maksymalny absolutyzm brzmi najbardziej sensownie w tym wypadku. Ty, mamy w ogóle co? O! Czy mamy tutaj feudal teokracją? O! Ej, my jesteśmy feudal teokracji, czy nie? A, że nie możemy być feudal teokracji. Dobra, spoko. Rozumiem, szanuję, doceniam. Dobra, spoko. To jest cała armia osmańska. Tu jeszcze jest 30... O kurwa, jak oni się zjednoczą, to będzie przypał. Technologia jaka? Kolejny kolonista. Bierę. Tylko pytanie, czy ja będzie stać na kolejną kolonię. Powiedzmy, że wyślemy go na razie tutaj. Niech on tutaj dokończy tą kolonię. I straciliśmy... Gdzie jest moja flota odkrywców i zwiedzacy świata? Aha, tylko że nie mam punktów. Dobra. Wbijesz się w niego? Ty, no nie gadaj, że ci ucieknie. Goń go. Wy się wbijecie w tą trójeczkę. Dobra, spróbujmy zdobyć Ankarę na szybkości. Jakbyśmy zdobyli ten fort, by nam to bardzo pomogło, bo to jest drugi fort i oni by chyba nie mogli przechodzić, nie? Chyba nie mogliby przechodzić. Dobra, złapiesz tą trzynastkę, świetnie. Kurwa, mamy luk w las na ten fort. Fuck. To nie będę tego oblegać. Szkoda, byśmy mieli dwa forty, a tak to lipa. Dobra, zmasakrujemy tą trzynastkę, mam nadzieję, że będzie stack wipe. Znowu minus 2, ale to są, wszędzie są góry, więc gdziekolwiek się nie wbijemy, będzie góra. O, force march odblokowaliśmy, to się akurat przyda. Stack wipe? Nie no, gwiazdkowy generał, nie uciekną. Uciekną na Krym, nie? No właśnie, na Krym. Kurwa, ja zapomniałem, że my jeszcze z Danią walczymy. Trzeba uważać. Ile Dania ma żołnierzy? Znaczy, Dania bez Szwecji to nie jest taka potężna Dania, no ale 18 tysięcy... Nie no, słabo. Przecież Dania od początku gry, w 1444 może 18 tysięcy żołnierzy wystawić. Doradcy, Influence, Ulema, Dihimi. No daj mi tańszych doradców. Przydadzą się. Okej, okay, nice, pozdobywane prowincje, dawaj tu na północ. Trzymajmy się, no właśnie, trzymajmy się blisko siebie, bo tu biega 40 tysięcy wściekłych Ottomanów, tu biegają 32 tysiące wściekłych Ottomanów, więc trzeba uważać. Trzeba uważać, bo Ottoman po krzakach chodzi. Nawet Whitepisa byś nie chciał. Okej, okay, spoko. Spoko, rozumiem, szanuję. Jakbyś mi dał, nie wiem, powiedzmy, że jakbyś mi dał...
te dwie prowincje. Te dwie prowincje od ciebie chcę, mam dostęp do tego ziomka, który ma sojusz z Aquajuju, więc byśmy od razu tu podbili. Albo właściwie mi wystarczy ta jedna prowincja. Nie, 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 bo nie będę miał prawa przemarszu. Te dwie prowincje potrzebuję. Potrzebuję tych dwóch prowincji. Kurwa, ale to co on robi? Co ten mameluk robi? Aha, co ta dania taka słaba? 4-5, 4-7 minus 1. Okej, okay, mameluk ich zmasakrował. Dziwne, myślałem, że dania ich zmasakruje. Okej, okay, wyjaśnieni. Ej, oni zrobili wyłom? Tak, zrobili wyłom, szybko zdobyli ten fort. Czy ja chcę się w nich wbijać? Nie, no nie chcę się wbijać, bo to strata manpoweru bez sensu. Poczekamy, aż sobie odbiją tą prowincję i ją zajmiemy ponownie. A ty dawaj tutaj. Chociaż nie, bo on idzie do ciebie, ustaw się w tych górach. On ucieka. Dobra, spoko. A jest szansa, żebym się przekradł, bo to jest cała armia osmańska, te 70 tysięcy. Tak, to jest cała armia osmańska. Dobra, to my lecimy na ten fort. To my lecimy na ten fort, jak go zdobędziemy sami, mam nadzieję, że będzie tyle warscora, żeby z nimi spisować. Kurwa, zakręcili. Ale ja będę przed nimi, to są góry, nie? Czym ja tu się wybronię? 24, 31, będę przed nimi. Mogę teoretycznie forsownym marszem tam przybiec. Ale nie, ja chyba normalnie zdążę, bo to są dwie prowincje. Nie, oni nawet sami powinni to wygrać. Dobra, jakby co, to cofniemy jedną armię. Powinni to... Aha, no właśnie, oni nawet zrezygnowali z tej bitwy, czyli nawet lepiej wyszło. Dobra, to wracaj na fort. Chyba, że mameluk tam też biegnie. Boże, jak on idzie na ten fort, to się wkurzę. Nie, mameluku, nie, on idzie na ten fort. No właśnie, ten fort bandyta jeden. Judasz Barabasz. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to kompletnie. Dobra, odbijmy tą prowincję. O kurwa, zmasakrowałem jakąś armię osmańską. Patrzcie, o ich było tylko tam 5 tysięcy, nie? 6, 7 tysięcy. Kontra 27 tysięczna armia, ale dwugwiazdkowy generał pozwoli im to uciec. Niesamowite. Dwugwiazdkowy generał potrafi. Okej. Okay. No zabawajmy te prowincje. Do Konstantynopola nie przejdę, chyba żebym naokoło biegł przez Krym. A tego raczej robić nie chcę. Kurwa, bo mi prowincje odbijają. Jak mi mameluk to ma oddać? Jak oni te prowincje zdobywają? 25 warscora. Chyba, że będziemy go... Ile ty masz War Exhaustion swoją drogą? Trochę się już oblegam, 1-4. Musiał ręcznie zbijać, bo nie wierzę, żeby od tyle obleganych prowincji on nie pisuje. Znaczy nie wbija mu się War Exhaustion. A, do mnie przyleźli bandyci, kurwa. Ty, a jakbym jakoś szybko przetransportował tam? Dać radę przejść? Nie, nie, nie dać rady przejść. Lipa, lipa straszna. Dobra, cofamy armię, chyba trzeba będzie im wklepać. Tylko, że jak oni będą się zrobią z jeden stack razem z Duńczykami, to im nie wklepiemy. Aha, i miałem tego ziomka wysłać. Gdzie ty jesteś? Dawaj, odkrywce, cyk. Eksploruj światy i oceany. Dobra, nice. Zobacz jeszcze tam jedną prowincję, a te armię już tu wbijam. O, mameluk się wbija. Będzie miał minus 2, znaczy Ottoman będzie miał minus 2, no bo to jest mój fort, ale chyba tak to przegrasz. Ja mogę ci jakoś pomóc? Nie zdążę. No to nic, idziemy, w swoim tempie idziemy. Da, Ottoman ma minus 2. Nie zdążę. Przepraszam, chciałem pomóc, nie dałem rady. Próbowałem. Ale przynajmniej zeszli z tego fortu, przynajmniej tyle. Dobra, dawaj na Bajazyda. Tu zdobyte. Ten z tego fortu nie zdobędziemy naszej prowincji, bo się odbije przez fort. O, Mamelucy zdobyli ten fort. Fajnie, fajnie, że robią te wyłomy. Doceniam. Doceniam bardzo. Okej. Okay. Chyba mogę spłacić pożyczkę? Nie, nie mogę spłacić pożyczki. 33 warscora. O, kolonia powstała. Nice. Nice, że powstała kolonia. Wyślij tu dalej, będziemy się... Kurwa, nie odkrył mnie jeszcze tych prowincji. Byśmy się zbliżali w kierunku... Jest 500. A ten, gdzieś na tych wyspach, nie? Ten ostatnio misjonarz poleciał do... Tutaj, na tej wyspie to był jakiś... Chyba tutaj gdzieś to było. Co poleciał. Tam ich nawracać. I coś mu nie wyszło. Nie wiem, co czasami ci ludzie sobie myślą. Okej, okay, tu nie mam zasięgu, nie? Nope, tu są tubylcy, 500 tubylców. Dobra, załóżmy, że tu wejdziesz sobie, skolonizujemy ich, w sumie, a propos. Daj mi połowę armii, wsadź ich na okręty i wyślij tą armię tutaj. Wyrżniemy ich, żeby żaden misjonarz nie miał z nimi problemu. Znaczy, z jednej strony przykre, a z drugiej strony to wiadomo było, jaki tam lud siedzi. Który całkowicie się izoluje od zewnętrznego świata i nie wiem, co on sobie myślał, chodząc tam, znaczy przepływając w sumie właściwie. Nie wiem, kurwa, prowincję mi zdobyli jedną, bandyci. Nie chcesz spisować, oddając mi pół swojego kraju? White Peace'a byś chciał.
Kurde, nie oddasz mi tych dwóch prowincji. Fuck, ja bym zdał te dwa forty, by mi to oddali. Szkoda, jedną prowincję, jedna prowincja mi nie... Znaczy, jedna prowincja mi już urządza ta, bo mogę sklejmować tych panów, ale nie będę miał do nich dostępu i to jest problem. Bo floty nie zbuduję takiej, żeby... A Ottoman mi nie da prawa przemarszu. To będzie problem. To będzie big problem. Dobra, eksploruj dalej. Najlepiej jakbyś mi Australię odkrył. To by było najlepsze na świecie. Najlepsze co mogło... To są góry, nie? Nie wbijamy się, czekamy. Zostaw tu armię, czekamy na razie. Aż on cokolwiek zrobi, ruszy się czy coś. No bo jeżeli on tu będzie stał, no to spoko. Mameluk go dokończy, mam nadzieję. Tak, 50 tysięcy mameluków. Kurwa, spora ta armia mameludzka. Może on nie jest taki sobie ten mameluk, jak myślałem. No dobra, ale na razie i tak jest gorszy od Toban. Musimy trzymać się z mamelukiem za rączki. Jeśli oni dostają dużo attrition, widzę. 100 dukatów. O, ty, mogę przenieść stolicę do Isfahanu. Wy mówiliście, że Isfahan to była stolica? Nie. Tak, że to jest koło Persopolis, nie? Mogę tu przenieść stolicę, tylko czy ja chcę? Local development cost. Do końca gry. Minus 10%. Ale są góry. Teraz stolica mam w jakimś kumie, która jest pustynią. Dobra, przejdźmy, no zrobimy Persję, no to przejdźmy z tą stolicę, przenieśmy. Chociaż ja bym wolał bardziej stolicę w Bagdadzie chyba. Ale skoro... No dobra, możemy. Przenieśli stolicę, przenieśli stolicę. Tu mamy state'a w ogóle zrobionego? Żeby nie było przypału. Tak, mamy state'a zrobionego. Okej. Eksploruj mi dalej. Dobra, widzimy Australię, jeszcze nie możemy jej kolonizować. Bo Australia to jest jedynym w sumie na razie prowincją, znaczy Colonial Nation, które możemy stworzyć. Ty, wbijacie w tego Ottomana na minus 2? Dajcie się wbijemy. Będziemy mieć przewagę liczebną. Myśmy mieli jeszcze technologię. Jaka jest szansa, że chwycimy technologię? Nawet jakbym wyrzydził punktów od tych ziomków, to bym nie miał technologii. Ale jest tylko 0,1 taktyki. Co złego może się stać? Wbijmy się. Wbijmy. O Jezus, jak my ich masakrujemy! O kurwa! Ty, następną wojnę chyba sama atakuje Osmana. Jak my przy minus 2 i gorszej technologii militarnej takich masakrujemy. O Jezus, to będzie stack wipe. To będzie stack wipe tej armii. O kurwa. Co on zrobił? Co oni zrobili? O kurwa. Ty, a nie chcesz mi teraz dać tych dwóch prowincji? Ale już bliżej. Co myśmy im zrobili? O mój Boże, a nasz panie. O Jezus, ale to było dobre. Co prawda duże straty poniosłem, bo jak głupek w minus 2 się wbiłem w górach. Ale dobre było. Oj, dobre było. Dobre. O, tylko że teraz Duńczycy przyleźli. Nie wiem po co im ten sojusz z Ottomanem Danii. Mogę na Krym wejść. W sumie każdy lubi Krym, dawaj. A ty czekaj na razie. Jakby odbili Ankara albo ten fort, bym się ucieszył. O, my zniszczyliśmy całą armię osmańską. Nie wiem czy wy zrozumieliście co ja tam właśnie zrobiłem. Ale to jest mój geniusz Europki. Mistrz Europki jest tylko jeden, to ja. Dziękuję. Macie możliwość oglądania Mistrza Europki. Docencie to. Nie no, śmieszkuję, żarty. Ty, mam wolnego kolonistę, taki mistrz Europki, że nie zauważyłem, że mam wolnego kolonistę. A was nie wrzuciłem tutaj. Żeby pozbyć się lokalsów. Serio? Ale czekajcie, to... Aha, bo się ta kolonia skończyła robić, Boże się... Ty, to jest portugalska kolonia? O kurwa, jak Portugalia tu wjeżdża, to na grubo. Dobra, wyślij tutaj na Coco Islands. It's the coco fruit from the coco tree. I tak dalej. Ty, południowe Indie są do zrobienia. To jest moja kolonia? To jest moja kolonia, Malediwy można sklejmować. Pasai. Trochę irytujące, jak nie będziemy mieć floty. Wyrżnij lokalsów. Wyrżnięci. No i ładnie. Ty, a właśnie, skoro ja tutaj wyrżę, to tak działa, nie? Tak, perska. Jak się wyżyna lokalsów, to jest od razu twoja perska kultura i religia, bo jakbyśmy ich kolonizowali, to oni by mieli... Nie, tu by było Suni chyba, bo oni byli Suni, ale byłaby inna kultura. Tak to jest nasza rodzima prowincja. To prawda kosztuje to military power, co jest według mnie trochę dziwne. Bo no nie wiem, gotówkę kosztować. Coś ten deseń. Tak to trochę lipa na większą skalę. Jakbyśmy byli jakimś, nie wiem, Portugalią wyżynać wszystkich po kolei, to wiecie ile militarnych punktów przepalamy w ten sposób? To jest straszne. A że my jesteśmy imperie kolonialne, potężne, no to nie musimy się na razie martwić o to, że dużo punktów będziemy palić. Czekajcie, weźmy się odsuńmy, skuśmy Ottomana, żeby odbił tą prowincję. Boże, cały odcinek zleci na wojnę z Ottomanem, która nawet nie jest moja i to jest straszne. To jest straszne i my walczymy dla Mameluka. Trusa potężnego dostanę na wiele lat. To nic, uderzymy najwyżej w... Chciałem powiedzieć Półwysep Arabski, ale oni wszyscy mają sojusze, w Najdż można uderzyć.
Ja mam ciebie sklejmowanego. Nie wiem, ale możemy użyć tej umiejki specjalnej, żeby ich wszystkich dookoła sklejmować. Możemy. Dobra, Krym zdobyty, zdobyty. Ty, no ziomek, kurwa, dawaj te dwie prowincje i się żegnamy. Brakuje. Trzeje fortu, a nie odbijam jeden fort. Nice, ja się rzucę w ten fort. Rzucę się jak, kurwa, zając w agres. Wbiję tam. Bo potrzebuję warscora. Potrzebuję dużo warscora. Ale mameluk wraca. I patrok. O, odbili. U, kurwa, rzucam się. Nieważne, że tam są gdzieś armie, biegnę. Biegnę, przed mamelukiem zdążyć. Mogłem forsowny marsz odpalić, ale chyba zdążę bez tego. Dawaj autonomię. Zdążę, nie zdążę, ta armia z północy powinna zdążyć od tutaj. Zdążysz? Zdążysz, nie zdążysz? Delik chce prawo przemarszu, spoko. Zdążysz? A, mameluk się zatrzymał. A, frajer, kurwa, mój fort. A, kurwa, gryzę. A, dziękuję. Dobra, zrobimy wyłom, bo mi zależy na tych dwóch prowincjach, poważnie, bo te dwie prowincje dużo zmienią. Zrób tutaj wyłom. Mam nadzieję, że zdobycie tego fortu da nam wystarczającą liczbę warscora. Widzimy już wybrzeże Australii, jeszcze nie widzimy. Jak Coco Island z kolonizowaniem powinniśmy widzieć wybrzeże Australii. Mam nadzieję. Dobra, jeszcze te prowincje trochę pozdobędziemy. Ile mamy? 46 warscora. Raczej jeszcze nie spisują, nie zrobią mi tej przykrości. Zostawimy Amolka samego. No dobrze, niech się wyżynają nawzajem, bo ja w sumie jestem na takim, jeżeli ja masakruję całą armię osmańską, mając gorszą technologię, to chyba jesteśmy gotowi, żeby sami ją atakować. Znaczy na pewno bez pomocy mameluka, mogę, nie wiem, Wenecję, Polskę zaprosić, ale mameluka chyba już od... O kurwa, pisan Warring zaraz wybuchnie. Trzeba się śpieszyć, zdobądź ten fort! Fort! Kurwa, fort! Bandyto, oddawaj fort, no i nie chcę oddać. Kurwa, gryźcie ich tam, konsaj tego kebabiniego. Administracyjna. Nie, dyplomatyczne. Czy ja mogę? Dobra, skończ mi. I co ja dzięki temu uzyskałem? Jakie polityczki? Takie średnie. Nawet nie będę ich klikać. Nawet nie będę tego klikać. Spłać mi pożyczkę. 21 dukatów. Okej, okay, nawróciliśmy. Nice. 100 prestiżu. Fajne. Fajny jest ten buścik z ery reformacji, że nawracanie prowincji daje nam dodatkowe... Kurwa, bandyto jeden! Bandyto, kurwa! Nienawidzę cię. Coś dostałem? Jedną prowincję. Kurwa. 40 favorów. No. On sobie chyba cądał. Jedną prowincję sobie wziął. Nie, dwie prowincje. Urfę i Tekę. Powiększył trochę Aquajuju. Mógłbym go przeatakować. Nie mam kasu z Belli. Tak, my dostaliśmy jedną prowincję. Możemy go przeatakować. Patrzcie, co zrobimy. Holy War'a mi sankcjonuj. Dobra. Wenecja mi pomoże. I byśmy pocisnęli... A, jeszcze on zjechał zjadł. I byśmy od razu sobie Kandar spapetowali. A Kuju byśmy sobie w całości wciągnęli. Można, można. Tylko, że myślę, że to jest wojny kolejny odcinek. Tak, go sobie w całości zjemy. Prowincję tutaj. Ciebie spapetujemy. Będziesz dobry do rozbierania Osmana. O, jeszcze Teodoro wyzwolili, które mogę sklejmować. O, cię panie. Mamy w sumie tutaj armię, cofniemy. Znaczy, wypowiem od razu wojnę, bo chodzi o to, że mamy gwarantuję niepodległość, ale widzę, że teraz nie odpowie. Czekaj, dlaczego ty nie odpowiesz, bo... O kurwa, na styk. Fuck. Ty, a jak zaatakuję, oni odpowiedzą, bo to jest na styk. Chciałbym ich... Chyba, żebym normalnie sklejmował z tego... Genua? Achen? Ciebie popierdzielił? A gdzie jest ta Genua? Aha, na Korsyce. Chyba, żebym normalnie, legalnie ciebie sklejmował. Po ludzku. I ja tak, bo... Problem jest taki, że mameluk od... Nie, on odpowie. Jak jest minus 43, mu w sumie tylko jednego brakuje. Mur Exhaustion spadnie. On będzie mógł dołączyć do tej wojny, nie? W ciągu 30 miesięcy można dołączyć do wojny. Chyba, że chce się pobić z mamelukiem. Ja chcę. Bym Wenecję wezwał. Ile Wenecja ma armii? 24 tysiące, o kurwa, to nie. Nie, nie mogę ryzykować wojny z mamelukiem. Będziemy musieli tego sklejmować. No. Bo tu siedzą w koalicji. Kurwa, bandyci siedzą w koalicji. Już mogą do końca gry siedzieć w tej koalicji, poważnie. Dobra, to co? Łapka w górę, soczysty komentarz. Ja tu już wyślę ziomka, żeby klejmował mi prowincję, bo mogę sklejmować prowincję. To dobrze. Tu w sumie wycofaj mi. Przestań poprawiać relacje z tymi.
Bo nie mogę im kazać zerwać sojuszu, nie, nie mogę. Kurwa, no ale naprawdę, czuję się opluty, bo już tamten fort padał, chyba nawet oni spisowali w momencie, kiedy on padł i oni kliknęli, a ja nie zdążyłem tego, nie, bo byśmy dostali informację, że fort padł, a nie dostaliśmy. No to kurde, byśmy, na pewno ten fort by nam dał możliwość zajęcia tej prowincji, na bank. Na bank byśmy mogli sobie zabrać tą prowincję, szkoda. A teraz będzie problem. Znaczy, ty lubisz się chyba z Osmanem, nie? Znaczy, lubisz, tolerujecie się. Znaczy, chodzi o to, żeby Osman dał jemu prawo przemarszu, bo mi na pewno nie da. Gdzie jest Ottoman? Gdzie jest ten grubas? Dadzą. Może nie dadzą? Może dadzą? Chyba dadzą, bo mnie bardziej Osman nie lubi. Osman, ostatni great power. Jestem czwarty. Rosja mnie chyba wyprzedziła. No tak, no Rosja teraz zaczyna. Granie Rosją jest fajne, bo oni mają ten chory system kolonizacji Syberii. On działa tylko na Syberii, ale oni tak szybko to kolonizują, masakra. Dobra, to co, łapka w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.